Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Prowadzenie kanału to jest nauka, nauka dla mnie. Uczę się asertywności, uczę się pewności siebie, uczę się reagowania na negatywne komentarze, na siebie i na to, co robię. Ale też jest to nauka o Was, o Waszych oczekiwaniach. Zauważyłam, że moje filmiki, na których poruszam tematy troszeczkę cięższe, czyli jakieś wystawy albo jakaś aktywność, czy umysłowa, czy fizyczna, spotyka się z mniejszym zainteresowaniem. Jest dużo mniej wyświetleń niż na filmikach na przykład kulinarnych. Ja wiem, że takie filmiki kulinarne, domowe są, podobają się. I ja takie też filmiki robię, bo to jest też część mojego życia, ale częścią mojego życia jest też właśnie taki temat troszeczkę cięższy i od takich tematów nie będę uciekać, bo wydaje mi się, że jeśli z takim tematem trafię na przykład do wielu osób albo wiele osób zacznie pod wpływem tego, co ja mówię i co robię, zacznie myśleć i zmieniać jakby swoje życie, to będzie już nas większa społeczność i większa świadomość tego, co seniorzy mogą i co powinni i czego mogą chcieć. Dzisiaj też będzie temat taki troszkę cięższy, a ten temat jakby narzuciło mi przebywanie tutaj. Jak pierwszy raz przyjechałam do Niemiec i potem kolejny i kolejny, to ciągle się zastanawiałam, jak to jest, że rodziny niemieckie decydują się na taką opiekę, czyli oddają dom swój rodzinny, swoją mamę czy tatę we władanie obcej zupełnie kobiety czy mężczyzny. Te kobiety się zmieniają i oni dają nam do dyspozycji praktycznie wszystko. Można powiedzieć, że my tu zarządzamy wszystkim, mając pod opieką właśnie jeszcze tą seniorkę. Jak to jest? Dlaczego się młodzi ludzie na to decydują? Po pierwsze, to jest to, że muszą pracować dłużej. Po drugie, mają na to pieniądze. Tak są zorganizowane służby niemieckie, że w pewien sposób tak system emerytalny, jak i system opieki zdrowotnej jest przystosowany do seniorów. W Polsce tego nie ma i zawsze zazdrościłam, że w Niemczech jest coś takiego za niewielką opłatą, że można wezwać pielęgniarkę, która przygotuje leki, która te leki nawet przyniesie z apteki, która przyjdzie do domu, żeby tylko seniorce podać te leki, która przyjdzie ją umyć, ubrać, położyć do łóżka czy pomóc wstać rano z łóżka. Więc to dla mnie jest taki powód do zazdrości tutaj Niemcom, że czegoś takiego w Polsce jeszcze nie mamy, a jeśli mamy, to oczywiście tylko za opłatą z własnej kieszeni. To jest trochę takie smutne i myślę, że wystarczyłaby jedna ustawa w Sejmie, żeby zmienić taką właśnie opiekę senioralną, bo seniorów nam przybywa i myślę, że rząd powinien się nad tym pochylić i nie musielibyśmy zazdrościć Niemcom, wystarczyłoby, żeby po prostu zobaczyć, ile nas seniorów w Polsce jest i ile nas będzie przybywało. To jest taka jedyna sprawa. Przyglądanie się właśnie tej społeczności młodszej, która oddaje swoich rodziców pod opiekę naszą. A druga rzecz, przyglądanie się seniorom. Ja kiedyś mówiłam w swoim filmiku, że żyje się życiem seniorów, że ja tak się czuję, jakbym żyła życiem tych seniorów. I przebywając z nimi, żyjąc z nimi, przyglądam się też ich życiu. Bo wiem, że kiedyś ja i wiele moich znajomych i wiele osób do tego momentu w swoim życiu dojdzie. Ktoś pięknie powiedział, że życie dane jest każdemu, ale starość
przypisana jest niewielu. I to jest prawda, taka prawdziwa starość przypisana jest niewielu, ale ta starość wiąże się z różnego rodzaju ograniczeniami. I myślę, że każdy z naszych dzieci, czy nawet z nas, dojdzie albo doszedł już do takiego momentu, kiedy musi zdecydować, co zrobić z własnym rodzicem albo z własnymi rodzicami. Kiedy już wiecie, że rodzic nie jest w stanie funkcjonować sam, chociaż w jego mniemaniu, w jego głowie on sobie świetnie radzi, ale tak już nie jest. I wtedy trzeba zdecydować, co z takim rodzicem zrobić. Wziąć go do swojego domu i wtedy na kilka albo kilkanaście lat zmienia się całkowicie życie naszych dzieci. Bo oprócz swojego życia, życia swoich dzieci, mają jeszcze nasze życie. Nasze życie, które z każdym dniem, z każdym miesiącem pogarsza się i utrudnia i zmienia się. Bardzo trudno jest dzieciom zaakceptować zmienną sytuację swoich rodziców. My się zmieniamy fizycznie i umysłowo. I jak dzieci przyzwyczają się do tego, że jesteśmy takie, to ciężko zaakceptować sytuację, że za miesiąc możemy być inni. W ogóle bardzo trudno jest zaakceptować dzieciom, które powiedzmy, tak jak podam przykład swoich dzieci, które mają w granicach 30-40 lat, za 20 lat kolejnych, czy za 40 nawet, bo 20 to jest moja różnica, ale powiedzmy za kolejne 20, czyli w sumie 40 lat, moje dzieci będą musiały zdecydować, co zrobić. I na pewno bardzo trudno będzie im przyjąć do wiadomości to, że nagle ja, ta samodzielna kobieta, nie radzę sobie. Jak to się dzieje, że przez te wszystkie lata sobie radziłam, a teraz sobie nie radzę? I przez te wszystkie lata można powiedzieć, że w pewien sposób się nie znamy, bo każdy żyje własnym życiem, mamy własne przyzwyczajenia i nagle musimy to wszystko połączyć. To jest bardzo trudne. Kto wie, czy za kolejne 20-40 lat nie zmieni się tak, że nasze dzieci będą musiały pracować dłużej. Wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Już takie próby zresztą były. Sama byłam, jestem z pokolenia, którym ten wiek wydłużono. Potem przy zmianie władzy wiek przywrócono, ale uważam, że ten wiek na pewno wydłużą. I nasze dzieci staną przed takim samym problemem jak rodziny niemieckie. Wiem, że temat starości jest trudny do omawiania. Wiele osób nie chce nawet na ten temat rozmawiać, bo uważa, że a jak ten temat przyjdzie, to wtedy się będzie o tym rozmawiało. A ja myślę, że zawsze warto porozmawiać o tym wcześniej. Porozmawiać o tym, kiedy jeszcze nasz mózg funkcjonuje normalnie i my możemy czegoś chcieć. Na przykład moje dzieci znają moje podejście i znają moje oczekiwania w stosunku do mojej niesprawności umysłowej. Oni wiedzą, czego ja chcę i co mają zrobić. Ja taką dyspozycję sobie wydałam i chciałabym, żeby moje dzieci się do niej dostosowały. Być może każdy uważa, że są dzieci i to jest ich obowiązek. Zgadzam się z tym, że jest to obowiązek dzieci i zdany tylko na dzieci. I czasem bywa tak, że te dzieci, czyli tak jak ja, seniorki, które mają problem z własnym zdrowiem, muszą się borykać z opieką nad własną mamą, tatą czy obojgiem rodziców. I nie mają żadnego wsparcia ze strony państwa, nie mają wsparcia
ze strony służb medycznych czy jakichkolwiek, bo nie spełniają wielu wymogów, bo każdemu się mówi, że im się nie należy. Czyli należy im się tylko ta ciężka opieka. Nikt tego nie jest w stanie zrozumieć, jeśli sam tego nie doświadczył. Ja tutaj, pracując z takimi starszymi ludźmi, wiem, że opieka nad taką starszą osobą wymaga niesamowitej empatii i cierpliwości. Nie każdemu tej empatii, nie każdy tą empatię ma, zwłaszcza osoby młode, które, myślę o dzieciach, które muszą pracować, które muszą zajmować się jeszcze własnymi dziećmi, jest im bardzo trudno poradzić sobie i pogodzić i pracę zawodową, i rodzinę, i opiekę nad nami. To w pewnych sytuacjach się wręcz wyklucza. My nie pracujemy, bo naszą pracą jest opieka nad tą osobą. A nasze dzieci muszą jeszcze zawodowo pracować. Nie każdy jest już emerytem, albo nie każdy może się zwolnić. Nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Może czasem warto o tym po prostu pomyśleć, o własnej starości, o własnej przyszłości. Może warto wszystkie sprawy urzędowe pozałatwiać. Kiedyś moja mama zawsze się oburzała i mówiła, że ona jeszcze żyje, a my już chcemy coś tam dzielić. A myśmy po prostu tylko chcieli, żeby formalnie, notarialnie wszystko było spisane. I uważam, że każdy powinien tak zrobić. Niekoniecznie czekać do samego końca, kiedy nie będzie świadom tego, co podpisuje i co chce. Taką świadomość mamy teraz i możemy to zrobić w pełni świadomego umysłu i w pełni tego, co chcemy zrobić. W porozumieniu z rodziną myślę, że tak jest po prostu uczciwie, rozmawiając z naszymi dziećmi i mówiąc o tym, co chcemy. To sprawia, że pewne rzeczy są i stają się takie normalne, naturalne. Ja na przykład rozmawiam też z dziećmi na temat pochówku i na temat, jak to ma wyglądać i jak ja chcę. Bo nigdy nic nie wiadomo i nie chcę ich jakoś tam zostawić, żeby oni podejmowali za mnie jakieś tam decyzje, pomimo tego, że mnie już nie będzie. Ale chciałabym pewne jakby swoje sugestie im przekazać. Nie uważam, żeby to było coś dziwnego, tylko zupełnie normalnego i naturalnego. Nie jest to temat łatwy i na pewno jest to temat do przemyślenia. I nawet jak się z nim dzisiaj nie zgadzacie i mówicie, że nie, wszystko to nie jest prawda, ja też kiedyś myślałam, że ta sytuacja, która tutaj jest w Niemczech, że oni dłużej pracują, że muszą oddać swoich rodziców pod opiekę obcych osób i to osób, które dopiero uczą się mówić w tym języku, mają problem z komunikacją. Przepraszam. To jest tylko ich problem. Nas to nie dotyczy, ale okazuje się, albo może się okazać, że nas też będzie dotyczyć, że może w momencie, kiedy to mówię, to nas to nie dotyczy, ale za parę lat albo za 10 czy 20 będzie dotyczyło naszych dzieci i nas osobiście. Wtedy na pewne rzeczy może być już po prostu za późno, ale można o tym po prostu pomyśleć. Pomyśleć z perspektywy seniora, nie na zasadzie, a jakoś to będzie. Pewne rzeczy można już zrobić dziś. I dlatego czasem, jak w moich filmikach pojawiają się takie prośby do Was, żeby coś robić, żeby wychodzić, aktywizować się, żeby być takim bardzo aktywnym, to tylko dlatego, żeby nasza sprawność umysłowa pozostała jak najdłużej, bo wcześniej czy później każdy z nas dojdzie do takiego etapu, kiedy demencja nas dosięgnie, bo się po prostu starzejemy, nasz mózg również.
Więc myślę sobie, że jeśli mamy jeszcze okazję i ochotę, to chodźmy na te spacery, wychodźmy do ludzi, spotykajmy się, nie siedźmy w czterech ścianach. Nie zbliżajmy tego wieku demencyjnego szybko, tylko oddalajmy go jak najdalej. Kochani, nie będę tego tematu ciągnęła dłużej. To jest może taki wstęp, może kiedyś jeszcze wrócę do tego tematu. Jestem bardzo ciekawa, co Wy na ten temat sądzicie. Czy na przykład opiekunki, które tu przebywają, które się opiekują starszymi osobami, a w domu mają na przykład rodziców, czy sami są w wieku senioralnym, czy mają podobne spostrzeżenia do mnie? Jak Wy widzicie starość? Jak Wy postrzegacie własną starość? Albo starość własnych rodziców? Trochę trudny temat, ale dziś jestem tutaj sama i tak sobie pomyślałam, że taki temat mi po prostu przyszedł do głowy. Coś, co przez te wszystkie lata pracy tutaj ciągle mnie nurtowało i ciągle wydawało mi się, że ten temat tylko jest tu, a w Polsce tego tematu nie ma. O tym się po prostu nie mówi. Ale być może ten temat będzie wspólny i dla tych seniorów tu, i dla naszych. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie. Jeśli macie ochotę i życzenie, bardzo proszę o łapkę w górę albo o subskrypcję. Widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję za dziś. Do widzenia.